Bardzo skutecznym sposobem, aby zmienić nasze głęboko zakorzenione przekonania, jest hipnoza lub autohipnoza. Kiedy jesteśmy w stanie hipnozy, nasz mózg wchodzi w stan alfa, stan relaksacyjny. I w takim stanie alfa jesteśmy kilka razy dziennie, na przykład kiedy oglądamy telewizję, kiedy wykonujemy jakieś automatyczne czynności. Kiedy celowo wchodzimy w ten stan alfa, powtarzamy sobie konkretne zdania, te sugestie docierają bezpośrednio do naszej podświadomości i ona to akceptuje. Jak można celowo wejść w stan alfa? W autohipnozie, którą za chwilkę zaczniemy, pokażemy Wam, jak wprowadzić się w stan alfa i będziemy przekazywać do podświadomości specjalne sugestie. Podczas tej autohipnozy będziemy zmieniać przekonania na temat tego, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby odnosić sukcesy, aby żyć w obfitości, miłości i zdrowiu. Polecamy wykonywać tą autohipnozę codziennie przez minimum 30 dni. Jest to bardzo potężny sposób na zmianę swoich przekonań. Jeśli chcesz, abyśmy stworzyły nagranie autohipnozy specjalnie dla Twoich potrzeb i przekonań, możesz zamówić taką spersonalizowaną hipnozę na naszej stronie www.wykreujswojeżycie.pl. A teraz usiądź wygodnie w spokojnym miejscu. Zwróć uwagę, aby ręce i nogi nie były skrzyżowane. Zrelaksuj się. Weź kilka głębokich oddechów. Trzymaj gałki oczne w górze. Mając otwarte oczy, staraj się spojrzeć na swoje brwi. Po kilku sekundach, kiedy Twoje powieki zaczynają mrugać, zamknij oczy i opuść lekko brodę w dół. Teraz spójrz w dół. Zobacz przed sobą schody. 10 schodów. Spójrz na swoje stopy i powoli schodź w dół. Z każdym krokiem będziesz wchodzić głębiej w swoją podświadomość. Zrób pierwszy krok na pierwszy schodek. Twoje ciało jest coraz bardziej zrelaksowane. Drugi krok w dół. Czujesz, jak zanurzasz się w swojej cudownej świadomości. Teraz następny schodek w dół. To już trzeci. Oddychaj spokojnie i miarowo. Zrób następny krok i zejdź na czwarty schodek. Już jesteś coraz głębiej i głębiej w swojej podświadomości. Teraz piąty schodek i czujesz, jak zanurzasz się głęboko w kolejną warstwę podświadomości. Ona przyjmie wszystko, co jej polecisz. I szósty schodek. Jesteś już całkowicie w stanie relaksu i coraz bardziej czujesz się błogo. Siódmy schodek. Oddychaj spokojnie i zanurzaj się coraz głębiej i głębiej. Nie myśl o niczym. Myśl tylko o tym, że schodzisz do swojej podświadomości. Myśl tylko o tym, jak bardzo zanurzasz się w swój umysł. Ósmy schodek. Oddychaj spokojnie i powoli. Dziewiąty schodek. I dziesiąty schodek. Teraz jesteś w centrum swojej podświadomości i możesz wydawać jej polecenia.
Teraz zdajesz sobie sprawę z tego, że to ty wydajesz rozkazy i decydujesz. Masz wpływ na swój umysł. Posłuchaj teraz moich słów i zaufaj, ponieważ są prawdziwe. Niech te sugestie zostaną z tobą już na zawsze. Od tego momentu czujesz się wystarczająco dobry we wszystkim. Jesteś idealną istotą, świadomością, która jest doskonała sama w sobie, taka, jaka jest teraz. Zasługujesz na sukces, na obfitość, na miłość i zdrowie. Jesteś wystarczająco dobry, aby wszyscy traktowali cię z szacunkiem, aby obfitość przychodziła do twojego życia, aby mieć miłość, jaką pragniesz, aby być w idealnym zdrowiu. Nie musisz nic robić, aby być wystarczający, ponieważ już jesteś. Od dziecka jesteś. Jesteś wystarczająca, jesteś wystarczający. Jesteś obfitością, jesteś miłością, jesteś zdrowiem. Już teraz. Nie musisz się zmieniać, nie musisz stawać się lepsza, ponieważ jesteś najlepszy i najlepsza. Jesteś wystarczająca i wystarczający w każdym calu. Jesteś wystarczająca i wystarczający w każdym momencie i pod każdym względem. Możesz mieć obfitość, bogactwo, wielką miłość, zdrowie już teraz w tym momencie. Nie musisz się zmieniać, nie musisz na nic czekać. Już teraz poczuj się wystarczająca i wystarczający. Jesteś wystarczająco dobry, aby mieć życie swoich marzeń. I już do końca życia będziesz zawsze wystarczająca, wystarczający. I to jest prawda o tobie. Poczuj się z sobą bezpiecznie. Przestań biegać za doskonałością, ponieważ nią jesteś. I zrozum tą prawdę, jak bardzo jesteś, jak zawsze byłeś wystarczający. Masz to wszystko w sobie. Poczuj to. Zakorzeń to w sobie. I poczuj, jak to uczucie rozkwita w tobie i zostaje w tobie na zawsze. Już masz to, czego pragniesz. Każdego dnia mów do siebie, jak bardzo jesteś wystarczająca, wystarczający. Są to słowa, które mają ogromną moc i one już zostaną z tobą na zawsze. Nie masz nic do zrobienia. To już się stało. Obojętnie, jakie było twoje dzieciństwo, obojętnie, co cię spotkało, obojętnie, co mówili ci ludzie, od teraz wiedz, że spotykają cię same cudowne rzeczy, ponieważ na to zasługujesz, ponieważ jesteś wystarczająco dobry, aby żyć w szczęściu i miłości. Poznaj i zobacz tą swoją wystarczalność. Wiedz i zaakceptuj to. Cały świat zaakceptuje i rozpozna to w tobie. Twoją doskonałość. Poczuj, że możesz być kim chcesz, ponieważ na to zasługujesz. Poczuj szczęście w sobie. Żyj swoim najlepszym życiem. Teraz wiesz, jak bardzo jesteś ważna.
Masz światu tyle do zaoferowania. Teraz wiesz, jak bardzo jesteś wystarczająca, wystarczający. Powiedz teraz to do siebie 10 razy i zostanie to z tobą już na zawsze. Pozostań na chwilę w tym uczuciu. Teraz otwórz oczy i zaufaj, że te sugestie zakodowały się w Twojej podświadomości.